Dzień dobry Państwu, to jest program Potyczki, możecie go Państwo oglądać na www.radomszczańska.pl Dzisiaj naszym gościem jest Arkadiusz Ciach, radny powiatowy, szef powiatowych i miejskich struktur SLD oraz kandydat na senatora. Wszystko jest ok, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, witam Pana, witam Państwa. A dlaczego się Pan zarejestrował tak późno? Ja zarejestrowałem się późno z tego względu, że jak wszyscy pamiętamy, Lewica była autorem takiego pomysłu, aby w wyborach do senatu do Izby Wyższej Parlamentu wystawiać po jednym kandydacie z opozycji, tak żeby ze sobą nie konkurować. I te rozmowy toczyły się do ostatniej chwili między naszymi kierownictwami różnych partii politycznych i to dotyczy również Radomska. Te rozmowy trwały do godziny 16 ostatniego dnia, wtorek. we wtorek i jak uzyskałem informację od mojego szefa, z tego, że do Porozumienia w tym okręgu wyborczym, w okręgu wyborczym numer 28 nie doszło i otrzymałem informację, żebym się rejestrował, więc ja byłem gotów już tydzień wcześniej. Natomiast czekaliśmy cały czas na wyniki rozmów z PSL-em, mhm. czy nastąpi porozumienie. Nie nastąpiło porozumienie, więc to samo. Ale to porozumienie miało polegać na tym, że się wycofa Stanisław Witaszczyk? Porozumienie miało polegać, bo to nie tylko dotyczyło tego okręgu mhm. wyborczego, to dotyczy całej Polski. A porozumienie z PSL-em bodajże w 15 okręgach wyborczych. I gdzie indziej też były sytuacje awaryjne i w ostatniej chwili kierownictwo partii reagowały. Ja byłem gotów na każde rozwiązanie do momentu, kiedy um, moja partia powiedziała, że ja jestem kandydatem SLD w okręgu wyborczym numer 28. Stąd moja rejestracja o tej godzinie o 16 z minutami, a nie wcześniej. Ja byłem gotów tydzień wcześniej. Takie określenie już słyszałem wczoraj. Piąta kolumna pis opozycji w naszym okręgu. I człowiek, który, dzięki któremu senator Dobkowski spis znów zdobędzie mandat. Proszę pana, póki co o mandacie senatorskim decydują wyborcy. Poza tym. To są okręgi jednomandatowe. To są okręgi jednomandatowe i w, i w każdym z okręgów decydują wyborcy. No, nie, na razie to nie jest tak, że ustala się kandydata, czy ustala się, kto będzie senatorem, tylko Wyborcy decydują. Poza tym z opozycji kandydat jest to tylko jeden, panie redaktorze. Kandydat opozycji do Senatu nazywa się Arkadiusz Ciach, bo to jest opozycja. Ale to znaczy, że ma pan poparcie Platformy? Proszę pana, kandydat opozycji, to, bo jeżeli Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zawarł porozumienie z partią Kukiz 15, mhm. to, no pan wybaczy, z 15 to nie jest żadna opozycja. Jedyną prawdziwą opozycją w tym okręgu wyborczym jest lewica. I tego się trzymajmy. No, tego się pan będzie trzymał pewnie. No. Ale to niech Pan jeszcze raz mi to wyjaśni. Umówił się Pan z Platformą, że będzie Pana popierać i Pan jest po tej stronie kandydatem opozycyjnym, czy nie umówił się Pan z Platformą? Ja nie rozmawiałem z kierownictwem Platformy. Kierownictwa partii politycznych rozmawiały same ze sobą na odpowiednich szczeblach. Mhm. Ja rozmów żadnych nie przeprowadziłem z żadną partią polityczną oprócz swojej partii, do której należę. A ja umówiłem się z wyborcami, że będę kandydatem i ja będę kandydatem wyborców. Ale z jakimi wyborcami? Kiedy się pan umówiał? Wtedy, kiedy zbieraliśmy podpisy. Aha. Z tysiącami wyborców, bo mm -hmm. powiem panu, że podpisy popierające moją kandydaturę zbierało ponad 100 wolontariuszy w powiecie radomsztańskim. Tylko. Poza tym w powiatach pietrzkowskich, w Bełchatowie. I ja się umówiłem z wyborcami, że oni chcą, żebym był kandydatem, dlatego jestem kandydatem. Z e, Stanisław Witaszczyk pewnie też się umówił, bo też zebrał podpisy. Rozmawiał pan Rozm Stanisławie Witaszczykiem przed yy, rejestracją? No. Namawiał go pan do, do rezygnacji? Nie, to nie była moja rola i ja o Stanisławie Witaszczyku nie powiem niczego złego, bo to bardzo wspaniały człowiek, również doświadczony samorządowiec. Jednak co przeważyło, że ja kandyduję i ja, dlaczego ja się zdecydowałem i dlaczego partia zdecydowała się, że ja jestem kandydatem do Senatu? Największym sondażem i najlepszym sondażem są wybory. To wyborcy oceniają, kto jest kandydatem, powiedzmy w ich mniemaniu najlepszym czy preferowanym. I ostatni taki sondaż odbył się w 2015 roku. Pan Stanisław Witaszczyk kandydował do Sejmu i ja kandydowałem do Sejmu. Pana Stanisława Witaszczyka poparło 1708 osób, a mnie 2080. No Okej, okay, to ma pan, pan lepszą pozycję wyjściową. Ale jeszcze moment, bo koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego i nasi partnerzy mówią, że tam, gdzie czują się silni to tam wystawiają, czy zgłaszają swoich kandydatów. To pan sobie teraz wyobraża, jak ja czuję się silny. Okej, okay, pan się czuje się silny, ale jakby tego nie liczyć, dwóch kandydatów antypisowskich, no bo tak rozumiem pana trzeba definiować, tak? Mnie na pewno tak. Pan dwóch kandydatów antypisowskich w okręgu jednomandatowym spowoduje, że na pewno nie weźmiecie mandatu. Jakby tego nie liczyć? Ale ja tego nie wiem. To wyborcy zdecydują, a poza tym kandydat antypisowski jest jeden. Dobrze. Wie pan, że to wygląda tak, jakby z jednej strony było karne wojsko Jarosława Kaczyńskiego, a z drugiej była opozycja, która tak naprawdę bije się o to, kto dostanie większe, większe bęcki. Ja znam takie państwo, które jest zorganizowane na wzór wojskowy, jest to Korea Północna, więc teraz będziemy wybierać między demokracją a Koreą Północną. Ale myśli pan, że PiS to jest Korea Północna? Jeżeli to ma być wojsko, to, to okay. tam tak jest. Dobrze, rozmawiał pan tutaj z kimś z innych ugrupowań, które by Pana tutaj w naszym okręgu poparły, ja, pomogły w kampanii. Ja powiedziałem, że rozmawiałem z wyborcami rozmawiałem również z politykami, z radnymi innych ugrupowań, no czy członkami innych mhm. ugrupowań. Oczywiście no, przez grzeczność nie powiem Panu z kim, ale mam poparcie z bardzo różnych opcji politycznych. Po co, pan, po co Lewicy na listach Marek Dyduch i Robert Kwiatkowski? To jest taki symbol betonu SLD. Ja uważam, że pan troszeczkę przeinacza historię czy rzeczywistość, albo sam chce ją pan tak wykreować. Pan Marek Dyduch to bardzo mądry człowiek, wspaniały człowiek. Ja znam go osobiście, wielokrotnie z nim rozmawiałem. Obydwa jesteśmy członkami Rady Krajowej. Ale pan ma pamięć historyczną i polityczną wiedzę. Ja co nawet robię. sięgam dalej. No właśnie. Ale łączy nas przyszłość, panie redaktorze. A przyszłość też? Ale on nie ma żadnej haniebnej przeszłości. Przynależność hmm. do, Pol proszę ma, do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, oprócz mnie, bo ja nie należałem, należało 6 milionów ludzi. Nie mówimy o haniebnej przeszłości, tylko mówimy o symbolach. To no, jest symbol. Ale, ale to jest oferta dla elektoratu, dla wyborcy. Jeżeli wyborcy podzielą pana pogląd, Mhm. No to nie wybiorą go, a jeżeli podzielą, to wybiorą. A myśli pan, że wyborcy, nie wiem, wiosny, tak, nie będzie im to przeszkadzało razem. Razem wielokrotnie mówiło, że z takimi ludźmi nie, nie znajdzie się na listach, zmieniło zdanie. Panie redaktorze, jeżeli chce znowu mnie pan sprowokować do tego, że Staram będę się. się wypowiadał negatywnie o moich koleżankach i kolegach z wiosny, których bardzo szanuję i razem, których bardzo szanuję, a zwłaszcza no, przychodząc do pana, wysłuchałem wczorajszej wypowiedzi mojej serdecznej koleżanki Małgosi, Ptak, która jest wspaniałą kandydatką lewicy z Radomska, to ja niczego takiego nie powiem złego. My, każdy ma swoje przemyślenia, każdy ma swój punkt widzenia, swoje racje. Racja historyczna stanęła po naszej stronie w momencie, kiedy pan Schetyna po prostu wyrzucił nas za drzwi. Uważał, o, o tym, że zerwał mów, euro? Uznał, że jesteśmy niepotrzebni, mhm. Mhm. licząc zapewne, że my się nie pozbieramy, ale historia jest najlepszą nauczycielką życia, to po łacinie jeszcze fajniej brzmi, ale spokojnie. nie jest źle. Co pan sądzi o kandydaturze Małgorzaty Dawy Błańskiej na premiera? To będzie wasza kandydatura, jeśli będzie taka okoliczność, że będzie tworzyć wspólny rząd? To znaczy ja wiem, nie mogę się wypowiadać w imieniu czy oceniać, nie chcę po prostu no, no, oceniać platformy. Moje zdanie jest takie, że Grzegorz Schetyna przestraszył się porażki z Jarosławem Kaczyńskim w okręgu warszawskim. Zresztą pan Grzegorz Schetyna dużo złych czy, czy nieprzemyślanych decyzji podjął. I myślę, że no po prostu zniknął, uciekł z Warszawy do, na Dolny Śląsk i w razie porażki Kidam-Wybłońskiej, czy, czy przegranej z Jarosławem Kaczyńskim, będzie na kogo zwalić wina. Zasada wyborów w okręgach jednomandatowych jest taka, że trzeba przekonać jak najszerszą grupę. To nie można się tylko opierać na własnej partii. Jak pan chce przekonać do siebie elektorat, powiedzmy, ten największy, czyli platformerski? To znaczy, moje życie samo świadczy o mnie. I... To, co ja robiłem do tej pory, ja platforma bardzo dużą wagę przykłada do problemu samorządności czy do kwestii samorządowych. Jestem radnym szóstej, szó szóstą kadencję. Pamiętam, jak pierwszy raz zostałem wybrany 27 maja 1990 roku w okręgu właśnie jednomandatowym, radnym z Lewicy uzyskałem 25-krotność wyniku kandydata psl bo ja się ze wsi wywodzę mm -hmm. i urodziłem się na wsi, wychowałem na wsi i tam rozpoczynałem działalność w Masłowicach, jako radny dwóch kadencji, przewodniczący Rady Gminy Masłowice. Jeżeli elektorat Platformy poważnie traktuje kwestię samorządową, to uważam, że wszystko, co w tej materii można zrobić, ja wiem, co należy zrobić, bo mówię Moje doświadczenie życiowe czy samorządowe jest takie, o których niektórzy kandydaci platformy mogliby marzyć. Jakiś czas temu ogłosił pan, że ściągnie pan pod winę taką grupę motocyklistów rosyjskich nocne wilki. Po co to panu? Ja jestem motocyklistą. Od dziecka jeżdżę na motorze. Uważam, że wszyscy motocykliści są braćmi, takie jest nasze. A Putina i Stalina też? A ja nie wiem, czy oni są akurat apologetami Putina i Stalina. Przeszukuję wczoraj w... internet, dość dużo jest informacji. Ale uspokoju pana nie będzie do tych Nie będzie. A to, że oni popierali na przykład aneksję Rosji na Ukrainę, to, to jest zbieżne z pana poglądami? To znaczy ja uważam, że wszystkie kwestie, zwłaszcza terytorialne, nie powinny być rozwiązywane metodą zbrojną. Hmm. Ja znaczy moja rodzina doświadczyła zła wojny w ten sposób, że ja nie znałem swojego dziadka, ponieważ Niemcy go zastrzelili i z tego i z wielu innych względów, bo takich dzieci jak ja, które nie znały swoich dziadków są, jeśli nie tysiące, to miliony i nam należy współczuć, że przez wojnę nie, znali, nie usiedliśmy swoim dziadkom na kolanach. a, a wojna tu właśnie tak robi. Jeśli zdobędzie pan mandat senatora, czym chciałby się pan w Senacie zająć? Pierwszą podstawową sprawą to jest samorządność. Samorząd lokalny, to co ja całe życie robiłem, czyli jak 30 lat temu, 29 lat temu zostałem radnym, to temu się poświęciłem i całe życie poza zawodowym. To dla mnie była działalność w samorządzie gminnym, w Sejmiku Łódzkim, w Radzie Powiatu, w Radzie Miasta. A samorząd to bardzo szeroki wachlarz czy paleta problemów, od oświaty po służbę zdrowia, ekologię, rolnictwo, wszystko. Ale, ale co konkretnie? Chciałbym, żeby ten system Dla samorządowy mnie... Dla mnie za... więcej uprawnień. Dla mnie najwięcej, to znaczy na pewno należy wprowadzić przejrzystość, choćby w finansowaniu samorządu. O ile samorządy gminne mają w miarę uregulowane, choćby dochody, mhm. to powiat tak nie ma. No, powiat, powiat nie jest ma prawie tak... własnych, żadnych własnych dochodów. Tak jest. I powiat jest takim dystrybutorem biedy, jak ja to nazywam. Taką komisją socjalną, Wiem, że jest która dzieli Być może. Mhm. A ja uważam, że należy. Spytać przede wszystkim ludzi, czy uważają, że powiat jest potrzebny. Czy powiat jest potrzebny? Referendum? referendum. Kwestie, które, bo wszyscy politycy, krótkowzroczni. Ale wie pan, że jak się spyta wyborców o to, czy chcą zlikwidować jakiś urząd, to każdy wyborca powie, tak, tak, likwidujmy. No nie, nie sądzę, żeby tak powiedzieli. Nie. No na przykład, urząd jaki chciałby pan zlikwidować? Nie, to No nie, nie to policję, mówimy. straż pożarną. No, no po, nie, powiat na przykład. No, i należy zapytać, bo albo usprawdzić go na tyle, powiat, czyli system powiatu w Polsce, żeby było choćby te dochody były jasne. Mówię, ja cały czas traktuję powiat jako komisję do spraw dystrybucji biedy i odpowiedzialności. Choćby teraz w oświacie. Mamy niedoszacowane, znaczy my mamy oszacowane koszty, jakie poniesiemy w związku z nową sytuacją w oświacie. Musimy zaciągać kredyty na to, żeby to funkcjonowało, tak się tu. Po prostu ma, a pieniędzy rządowych, czyli dokładanie nam zadań, nie ma, yy, nie jest adekwatna do finansów. Czyli rozumiem, że jako senator pan by lobował i próbował przeprowadzić taką zmianę w prawie, żeby. Powiat miał własne dochody, tak? Dobrze Przed, rozumiem. To jest jeden, jedna z podstawowych spraw hmm. samorządowych. Jak ja rozmawiam dzisiaj z wójtami, ja spotykam się z nimi prawie codziennie, to oni mówią, że właściwie od czterech lat samorządność się kończy. Oni są też tylko rozdzielnikami biedy. Co to znaczy, że się kończy. Są do, m, dokładane zadania gminom, hmm. a nie idą w ślad za tym finanse ze strony rządowej. Po prostu jak oświata ma dobrze funkcjonować w gminie, to radni stają przed wyborem: nie budujemy dróg, nie robimy wodociągów, bo ja i wielu innych uważamy, że na przykład oświata jest najważniejsza. Mhm. I tak się to kończy. Budżet jest zrujnowany poprzez takie ruchy, bo nie ma pieniędzy na zadania miasta, gminy, powiatu, które są wpisane ustawowo. I to jest to ograniczenie samorządności przez prawo i sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Czas nam się kończy. Naszym gościem był Arkadiusz Ciach, szef powiatowych i miejskich struktur SLD, radny powiatowy i kandydat na senatora w okręgu 28. Dziękuję bardzo. Dziękuję.